Zastraszanie dziennikarzy przez polityków jest jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa. To fragment oświadczenia Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wydanego po bulwersujących słowach Rafała Trzaskowskiego. W reakcji na niewygodne pytania polityk Platformy Obywatelskiej groził wczoraj dziennikarzom Telewizji Polskiej zwolnieniami i likwidacją redakcji. Konrad Wąż. Polskie Radio, program trzeci, popularna trójka. Przede wszystkim ze względu na emitowaną tu muzykę. Od lat słuchacze współtworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych audycji stacji, listę przebojów trójki. Głosując na ulubione piosenki, decydowali o kolejności na podium i poza nim. Ale w notowaniu z piątku dokonano ręcznej manipulacji. Nie brak opinii, że w celu wywołania politycznej awantury. Te sugerowane, rzekome cenzurowanie piosenek, czy piosenki konkretniej, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z ustaleń dyrekcji trójki wynika, że to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki Twój ból jest większy niż mój na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste. Te ogłoszone wyniki listy przebojów są pełne sprzeczności zarówno przed, jak i po ręcznej selekcji. Miejsce na liście nie zgadza się z liczbą głosów. Prowadzący audycję Marek Niedźwiecki zrezygnował z pracy. Wraz z nim część jego kolegów, ale część środowiska odebrała ten gest raczej jako manifest polityczny. Powstała stacja w 1982 roku w stanie wojennym jako pewien wentyl ówczesnej władzy. Ta stacja przez całe lata stała się bardzo hermetyczna. Nie byli wpuszczani młodzi dziennikarze. Jeżeli już, to bardzo, bardzo pojedynczo i to również o określonej preferencji politycznej.